Cześć, witajcie z tej strony Pirackie Klocki, a dzisiaj zapraszam Was na kolejną na moim kanale Makietę z serii Cyberpunk. No i jest to kolejna odsłona mojego Night City, jakiegoś fragmentu miasta. Ja zwykle swoich, praktycznie nigdy nie robię odsłon jakiejś odzwierciedleniu jeden do jednego, bo w ogóle takiego miejsca nie znajdziecie na mapie. Są tu jednak elementy po prostu, które możecie kojarzyć z gry. No ale już przechodzimy do oglądania. No, ja naprawdę się cieszę, że mogłem to zbudować. No, już budowałem to na szybko, ponieważ miałem mało czasu. No, ale jednak musiałem to zbudować i mam nadzieję, że uda mi się wrzucić ten odcinek w premierę dodatku do Cyberpunk'a. No, ja w chwili jak to nagrywam, to jeszcze 10 dni czekam. No, już mam kupione przedpremierówkę, już miesiąc temu kupiłem. No i po prostu, no, nie mogę się doczekać. No kurczę, naprawdę mam nadzieję, że ten dodatek już hula, jest świetny i w ogóle, że jeszcze rozwiną grę fabularnie. No i gameplayowo. Ale już przejdźmy od tych dygresji, no i przejdźmy do omawiania. Zastanawiam się w sumie, od której strony zacząć. No, może od tej, co szybciej da się opisać, po prostu, czyli sklep, puskawą kofi, użyłem tego logo, który jest w grze. No i tutaj użyłem takiego poździeranego o trochę farby, takiego, że tutaj, zobaczcie, jest na przykład inny trochę żółty, no bo nie wiem, czy ten drugi to jest żółty, czy bardziej pomarańczowy. Ale no chyba też żółty, więc po prostu użyłem tutaj jakiegoś podzierania, że ten sklep już jednak jakąś tutaj starość już ma. Nie jest to jakiś najnowszy tutaj sklep z kawą. Tutaj chyba ktoś zamówił kolę, czy może ją wypił i zostawił. No i tutaj mamy uśmiechniętego gościa, który pewnie tutaj sprzedaje napoje. No jak to w Night City nie zawsze może być bezpiecznie, nie zawsze może być dobrze. Tutaj jak widzimy, jakiś gościu już aktywował szczepa. No i. Nie wiadomo czy ten drugi nie jest zagrożony, on zresztą ma taką niepewną minkę, jakby coś wyczuwał. Chociaż na Night City praktycznie nikt nie jest bezbronny, tak naprawdę ten gość może mieć jeszcze lepsze jakieś szczep od niego. No i w ostatniej chwili się okaże, kto jest lepszy. Ten gościu to jest Animas, jak widać, ponieważ ma tutaj swoją kurtkę taką z tym kotem. Z tyłu takie ma jakieś napisy, no nie wiem, ciężko określić jakie, ale w cyberpunku to też był ten problem, że ciężko było określić co kto konkretnie miał napisane e, na tych kurtkach. Dalej, mamy tutaj Tygrysika, e, pod tym neonem nazwijmy to, tym, no tutaj tym logo, które zaprasza pewnie, żeby skorzystać z jakichś usług, e, trochę wygląda mi to na oko, więc może optykę Kiroshi tutaj reklamuje. No i przychodzimy do już większej o wiele strefy czyli tutaj naszej kafejki no bardziej może baru w którym to tutaj jest wydawane mnóstwo potraw, jak widać. Mamy tutaj mis mnóstwo misek, jakiś pizz. No, wszystko, czego człowiekowi do życia praktycznie potrzeba. No, wszystkie moje w sumie ulubione żarcia. Tylko lodów brakuje, ale no to jest bardziej deser, a nie coś takiego treściwego. No i jak widać, są tutaj dwie celebrytki, e, siostry. Trochę inspirowałem się nimi, budując je tymi siostrami Blue Moon. Znaczy nie wiem czy to do końca była siostra, ale ta na przykład była Blue Moon i te, te... Nie pamiętam akurat tego wątku za bardzo, ale jak one się tam nazywały. No i w każdym razie jakiś gościu, no tutaj już się patrzy na nie. No jest pewnie zdziwiony, co one robią w takim miejscu, bo może tego ulubiona Knajpa, no a co one tutaj robią. No wiadomo, jak się zobaczy celebrytów na mieście, no to człowiek się dziwi. No ja tak miałem ostatnio. Czy ostatnio? Już kilka miesięcy temu spotkałem Rozenka. No i matko, jedyna. Ta nostalgia do Wiedźmina o matko, jedyna. No niestety go widziałem tylko w nie miałem czasu słowa zamienić. No ale ta nostalgia naprawdę już na mnie zrobiła wrażenie. No i cieszę się, że, że mogłem spotkać tego człowieka. E, no, nawet takim przelotem. Ale już wracajmy do omówienia makiety. Tutaj widziałem tutaj dodałem tutaj bardziej jedzenie na słodko, tutaj mamy jakieś omlecika, jakąś czekoladkę, no po prostu tutaj jest strefa na słodko, a tam bardziej jest na słono. Wiadomo, na słono jest więcej, bo chyba jednak więcej osób zwykle w takich miejscach zamawia czegoś na słono. Dalej mamy tutaj jakiś napis, nie wiadomo kompletnie po jakiemu, no ale taki jest właśnie cyberpunk, że czasami może ktoś, jakiś być tam napis po chińsku, czasami po japońsku, może być jeszcze odwrócony, no i po prostu mało kto zna takie napisy, więc nie wie o co w nich chodzi. No i po prostu taki użyłem kafelek tutaj, żeby to nie była taka nudna makieta, żeby tutaj jednak było coś pozdzierane jakieś, podniszczone lekko. No i mam tutaj neon też zniszczony, tutaj tak naprawdę coś pewnie grało, tutaj jakieś była informacja, może reklama tego baru, no ale jak widać jakiś łobuz zniszczył. No i po prostu no tak zostało. No i tutaj, na miejscu tego gościa, nie szedłbym sobie aż tak spokojnie do swojego ulubionego baru, ponieważ jak widać tutaj, kolejny jest jakiś gank już z kim baseballowym, no nie wiadomo, czy na niego już nie czyha, więc, no, ja bym na tego, miejscu tego gościa nie byłbym taki pewien. E, w kuchni, tam wewnątrz, mamy jakieś tam kubeczki, jakieś, wiadomo, naczynia, aby można było przyrządzać te wszystkie potrawy. E, to akurat, jak przypatrzyłem się w grzanach, no, specjalnie się temu przypatrywam, za bardzo się od naszego świata nie różni akurat. No i jeżeli kojarzycie te niektóre rzeczy z góry, no to faktycznie ja troszeczkę tu poszłem na lenistwo. No ale niestety wam powiem, że miałem naprawdę mało czasu. Ten dach to już na szybko robiłem na odklejkę. No i żeby po prostu coś na tym dachu było cokolwiek. Bardziej szłem tą zasadą. No i po prostu no coś jest, no wiadomo. No, i użyłem tych starych rzeczy, ale w grze też jest w sumie niektóre takie rzeczy, skiny, czy jakieś te rzeczy się powtarzają, więc chyba nic złego. Dalej mamy tutaj jakiś śmietnik zaawansowany, no ale w tych grze wszystko praktycznie jakoś było zaawansowane technologicznie, a większość i tak rzeczy nie działała, po prostu, no, taki uro gry. Znaczy właśnie, no, fabularny bardziej mnie to w tam grze, aż jakoś nie wraziło, czy nie przeszkadzało. Dalej mamy tutaj, wiadomo, podłogę jakąś od śmieciów tutaj, po, Gniataną, troszeczkę mi się skrzyneczka dotykała, no wszystko tutaj jest jakieś poździerane tutaj, nawet znalazłem kilka, ja mam naprawdę ich niewiele w tych podrzuchu, tutaj elementów białych, no i uważam, że udało mi, przydało mi się tutaj jak najbardziej ponieważ wygląda to wszystko bardziej obskurnie, takie zniszczone, no wiecie jak zaplecza, one nigdy nie wyglądają ładniej jak coś pewnie chodził na papieroski to wie jak to wygląda, nie żebym ja palił, ale po prostu w, też kiedyś jak wychodziłem na przykład ze śmieciami na praktykach to widziałem jak takie miejsca na zapleczu wygląda i ile osób tam pali, więc. No, po prostu widzę, że to jest takie obskurne miejsce. No, ale to jest tak obskurne miejsce akurat w tej grze, że nawet nikt tutaj nie wychodzi, więc no, to już naprawdę musi być mega. No i tutaj, jak widać, jakieś baldachim, no, jakieś resztki tutaj pozoru zachowano. No, jakieś naklejeczki, no bo wszędzie w tej grze jednak takie małe smaczki są wtykane. To ja mówię, czemu ja mam nie wkleić takiego i takiego akcentu po prostu nie dodać do swojej makiety. No i tak się prezentuje oto moja makieta, kolejna ze świata cyberpunka, no ja naprawdę już nie mogę się doczekać dodatku, ja już tą grę przechodzę czwarty raz, czy nie, chwilę, piąto, matku, już się zaczynam w tym mieć, to już jest źle ze mną, no mam specjalnie przygotowanego save'a na tą, um, no na tą aktualizację, no i po prostu no mam nadzieję, że jak Wy to oglądacie, to ja już po prostu tam zapawam się w tą grom i sobie już tam ogrywam. No albo po prostu jeszcze może czekam, aż mi się pobierze, więc no, zobaczymy jak to będzie. Nie wiem, ile to jeszcze będzie się pobierało. Dzięki, że oglądaliście do zobaczenia. Cześć! Mam nadzieję, że makieta się podobała i że też lubicie cyberpunka. Cześć!